Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, kłania się Państwu Joanna Matlak, ze mną w studiu gość, pani Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Einen guten Morgen. Pani marszałek, uczestniczyła pani w trzecim kongresie demograficznym. Te dane znamy już od ubiegłego tygodnia, właściwie próbujemy je jakoś, powiem kolokwialnie, przetrawić, ale też przenieść na to nasze życie społeczne tutaj w regionie. Pani na kongresie mówiła o wielokulturowości, o uchodźcach z Ukrainy. Jak tę perspektywę, ten potencjał tak naprawdę możemy wykorzystać? Myślę, że to bardzo ważne, abyśmy dostrzegli w uchodźcach z Ukrainy możliwość odwrócenia trendu demograficznego, z którym zmagamy się już od kilku dobrych lat, z którym świadomie, no trudno powiedzieć, walczymy. Staramy się to odwrócić. Jeszcze przed wojną w Ukrainie, jako samorząd województwa, widzieliśmy w cudzoziemcach potencjał, który może sprawić to, iż nasz region będzie się w dalszym ciągu rozwijał i rozwijał się lepiej. Chcieliśmy wykorzystać ich potencjał w ten sposób, aby tutaj poczuli się nie tylko jako goście, którzy mogą pracować, ale przede wszystkim jako osoby, które tutaj mogą zamieszkać. Temu służyło zaplanowane przed wojną w Ukrainie, a otwarte oficjalnie już w czasie, gdy wojna wybuchła, Centrum Integracji Cudzoziemców, które jest pilotażowym projektem. Nasz Wojewódzki Urząd Pracy wygrał w konkursie, który ogłosiło Ministerstwo Rodziny i prowadzi Centrum Integracji Cudzoziemców, czyli miejsce, w którym cudzoziemcy, którzy tutaj pracują albo chcieliby pracować, mogą uzyskać pomoc zarówno w znalezieniu pracy, w przetłumaczeniu dokumentów, pomoc również psychologiczną. Nasze centrum również organizuje kursy języka polskiego. Czyli taka baza powstała już przed wojną. Teraz można też ją wykorzystać, jak rozumiem. Baza była planowana przed wojną, otwarta w czasie wojny, teraz ją oczywiście wykorzystujemy. Tylko tak sobie myślę, taki cudzoziemiec, który jeszcze przed wojną przyjechał, no podejrzewam pewnie też do pracy, jest w troszkę innej sytuacji niż ten uchodźca, który ucieka, mówiąc wprost, przed śmiercią. Często ma ze sobą tylko reklamówkę i prowadzi dziecko za rękę. No, z taką osobą może być troszkę ciężej pracować, no ale chcielibyśmy przecież, żeby taka osoba tu została. I ci cudzoziemcy, którzy do nas przyjechali, chcą przede wszystkim pracować tutaj. Oczywiście przeprowadzone zostały badania, które dla nas właściwie zostały zrealizowane. Z naszych danych wynika, że mamy teraz około 22 tysiące uchodźców w naszym województwie. Połowa to osoby, które chcą pracować, 80% z tych osób mieszka u rodzin, a tylko 20% w takich miejscach zorganizowanego pobytu. Mamy świadomość przede wszystkim, że pierwsze, teraz jest taki czas, kiedy trzeba tymi osobami, tak mówiąc kolokwialnie, się zaopiekować, czyli trzeba im stworzyć warunki do mieszkania, takiego mieszkania, w którym oni będą czuli się w swojej przestrzeni, bo mamy świadomość, że my również, albo i przede wszystkim musimy zadbać o naszych mieszkańców, czyli musimy zapobiegać konfliktom, bo to normalne, jeżeli na małym przestrzeni mieszka dużo osób, które są z różnych środowisk, no te konflikty mogą się pojawiać, czyli trzeba zapewnić miejsca do mieszkania, trzeba zapewnić przede wszystkim kursy języka polskiego, bo te osoby chcą się uczyć języka polskiego. Trzeba też przygotować może kursy, które pozwolą przekwalifikować się, ale co najważniejsze, przyjechały do nas przede wszystkim kobiety z dziećmi. Czyli aby kobiety mogły pójść do pracy, dzieci muszą mieć zapewnioną opiekę. Czyli dzieci muszą mieć miejsca w szkołach i w przedszkolach i dzieci muszą mieć miejsca w żłobkach. No właśnie, więc jak to teraz zrobić, bo nagle nie wybudujemy tysiąca mieszkań czy też żłobków i przedszkoli?
Nie wybudujemy 1000 mieszkań i żłobków, ale chcemy pomóc naszym samorządom, dlatego że to przede wszystkim samorządy mają na swoim terenie uchodźców z Ukrainy. To na ich barkach leży zapewnienie im opieki i zapewnienie im tutaj godnego miejsca do mieszkania. W tym celu przygotowujemy projekt. Mamy już zgodę na to, że będziemy mogli wykorzystywać środki europejskie na realizację tych zadań. Nasz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wystosował do wszystkich samorządów, gdzie są uchodźcy, takie pisma, w których prosi o zdiagnozowanie potrzeb, czyli jakie mają potrzeby teraz związane. To będzie projekt, który jest pisany pod konkretne potrzeby, bo tak pracują samorządy. Samorządy działają wtedy, kiedy jest potrzeba i będzie to projekt ściśle dedykowany rozwiązaniu tych potrzeb. Czyli ROPS zdiagnozuje w samorządach, ilu mają uchodźców, jakie mają potrzeby, znaczy, a samorząd później pozyska pieniądze, tak? Ile mamy uchodźców już zostało zdiagnozowane, w jakim wieku, ile procent stanowią osoby dorosłe, ile to dzieci i w jakim wieku. Teraz już tylko ściśle diagnozujemy potrzeby, tak, aby wysłać projekt do Komisji Europejskiej i aby otrzymać jak najszybciej środki na realizację tych zadań. I później samorządy będą mogły tym rozporządzić. Tak, tutaj jesteśmy jeszcze jakby w takiej cały czas w takim czasie przygotowawczym. To znaczy nie wiemy, czy będziemy mogli wydatkować pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego, czy będziemy mogli również łączyć to z wydatkami w infrastrukturę, czy będzie to musiało się zadziać oddzielnie. To jest cały czas jeszcze taka bardzo dynamiczna i zmieniająca się platforma. Natomiast my jako samorząd będziemy albo liderem tego projektu i samorządy będą naszymi partnerami, albo przekażemy samorządom bezpośrednio do realizacji te środki. Tak jak mówimy, teraz jesteśmy w takiej bardzo dynamicznej sytuacji. Projekt jest pisany, jak będzie zgoda, jak będzie ostateczna decyzja, w jaki sposób będziemy mogli te środki wydatkować, wtedy będziemy oczywiście działać. To zapytam szerzej, bo skupiłyśmy się na uchodźcach z Ukrainy. Oczywiście im pomoc jest bardzo potrzebna i wskazana, ale wracając do tego trzeciego kongresu demograficznego, jakby tak szerzej mówiąc o demografii, jest taka potrzeba, aby zaktualizować strefę demograficzną, która kiedyś tutaj działała, taka strefa 2.0 powinna być? Powiem tak, na pewno musimy wziąć pod uwagę to, że zmieniła się diametralnie sytuacja. Myśmy rok temu jeszcze mówili o tym, że cudzoziemcy to jest jeden z celów naszego działania, aby odwrócić negatywne trendy demograficzne. Teraz mamy uchodźców, mamy cudzoziemców, o wiele więcej niż spodziewaliśmy się, więc na pewno musimy zaktualizować nasze wyobrażenia. No tak, bo uchodźcy to taki dodatkowy, mówiąc brzydko, czynnik, który jakby w tej ewentualnie strefie, która miałaby zostać zaktualizowana, mógłby się tam pojawić. Musi się pojawić. Musi. Musi się pojawić. Jeżeli porównam sobie to, co się zadziało od roku 2013, kiedy zaczęliśmy głośno mówić o polskiej strefie, o specjalnej strefie demograficznej w naszym regionie, kiedy zaczęliśmy przygotowywać specjalnie dedykowane projekty, które miały odwrócić negatywne trendy, to trzeba powiedzieć, że te projekty sprawdziły się. Nam co prawda nie udało się zwiększyć w jakiś diametralny sposób przyrostu naturalnego, ale wszystkie akcje, które miały miejsce, sprawiły to, że ludzie zaczęli coraz bardziej sobie uświadamiać, że w naszym regionie jest naprawdę wysoka jakość życia, bo na tym nam również zależy, abyśmy nie tylko patrzyli na to, co mają inni, ale abyśmy doceniali swoje i działania, które samorząd województwa przez te
no teraz już można powiedzieć, a mamy rok 2022, no to już mamy 9 lat. Ja mam dane, które mówią o tym, jak zmniejszył się wskaźnik migracji stałej, czyli tego opuszczania naszego województwa na przestrzeni roku 2013 i 2020, to pokazuje, że zadziało się coś dobrego, bo jeżeli w roku 2013 mieliśmy wskaźnik migracji stałej na wysokości minus 1,7, a teraz mamy minus 1,14, to znaczy, że udało się... Jest poprawa. To zahamować. Nie udało nam się, nie wiadomo jak, zwiększyć ilości urodzeń, ale ten gwałtowny spadek również został w minimalny sposób zatrzymany. Dla mnie to, że już jest zatrzymany spadek, to już jest, można to powiedzieć, sukces. Jakiś plus. Mamy świadomość tego, że ludność w naszym regionie będzie się starzeć, bo to udowadniają badania naukowe, które mówią, że jeżeli teraz mamy ponad 20% ludności w wieku poprodukcyjnym, to pokazują, że w roku 2030 to się będzie cały czas zwiększać. No, taką mamy po prostu sytuację demograficzną i my również musimy się do tego przygotować. To ja za chwilkę to podpytam. Wicemarszałek województwa, pani Zuzanna Donatka-Siura jest państwa i moim gościem. Zapraszam do internetu na stronę www.radioopole.pl. No właśnie, to pani marszałek. Starsze osoby, którymi niewątpliwie będziemy musieli się zająć, to też będzie, tak sobie myślę, dość kosztowne, bo w to wchodzi też leczenie tych osób, prawda, opieka nad nimi. Sporo środków. Sporo środków, ale myślę to, co bardzo ważne, abyśmy pokazywali ludziom dojrzałym, że również w dojrzałym wieku można być aktywnym. I to się dzieje. Już od kilku lat mamy bardzo aktywne grupy seniorów, mamy aktywne forum seniorów na poziomie wojewódzkim, ale mamy również fora seniorów, czy Uniwersytet Trzeciego Wieku, różnego rodzaju działania i organizacje pozarządowe i grupy wsparcia, które pokazują ludziom, seniorom, że mogą być aktywni, że mogą w dojrzałym wieku, w czasie, tak mówiąc, pięknie jesieni życia, również robić coś dla siebie i dzięki temu też zmieniać świat na lepsze. No i też prawda jest taka, że im dłuższa ta aktywizacja, tym też lepiej w ogóle dla człowieka, który też lepiej się czuje, jest w towarzystwie, a człowiek taki zamknięty w domu też może mieć już takie, powiedzmy, stany depresyjne, ciężko się później też choruje, więc jakby jest taki proces, prawda, w którym człowiek źle się czuje i niestety źle to wygląda. I ja myślę, że my musimy podkreślać właściwie wszędzie, gdzie możemy, że zdrowie to nie tylko to zdrowie fizyczne, ale to również to zdrowie społeczne i zdrowie psychiczne. I jeżeli te trzy komponenty razem współistnieją, wtedy mamy zdrowego człowieka. I jeżeli seniorzy będą współodpowiedzialni za miejsce, w którym mieszkają, jeżeli będą współuczestniczyć w wielu wydarzeniach, wtedy oni będą również, myślę, dłużej zdrowsi. To, co również jest ważne, abyśmy, jeżeli mówimy o opiece nad osobami starszymi, abyśmy uświadomili sobie to, że tym osobom trzeba pomagać, ale tak dozując im pomoc. To, co bardzo dobrze też Unia Europejska pokazuje i to, co staramy się też u nas przenosić na nasz grunt, to jest ta, można powiedzieć, decentralizacja opieki senioralnej, czyli zapewnienie jak najdłużej opieki seniorom w miejscach ich zamieszkania. To jest na początku opieka, która, czy pomoc, która dociera do domu. Potem mówimy o mieszkaniach chronionych, czyli o tych mieszkaniach, gdzie seniorzy są sami, ale mają większą opiekę zapewnioną. A potem na końcu, jeżeli już rzeczywiście nie ma innej możliwości, wtedy jest ta opieka całodobowa. Takim bardzo fajnym przykładem, w jaki sposób seniorów można usprawniać, są tak zwane D-domy, czyli domy dziennego pobytu,
Myśmy w tamtym roku otworzyli jeden taki dom w Głuchołazach przy naszym ZOL-u, również w Głuchołazach. To jest takie miejsce, gdzie seniorzy przychodzą w czasie przedpołudniowym, tak jak dzieci do przedszkola czy dzieci do szkoły, seniorzy przychodzą do dziennego domu. Mają różnego rodzaju zajęcia usprawniające. Nie jest to tylko taki stricte dom czy miejsce, w którym się spotykają, ale mają różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne, mają opiekę lekarską zapewnioną i w taki sposób są usprawniani. To jest, myślę, taka forma, którą również należy pokazywać i dzięki temu ludzie mogą wrócić do lepszego stanu zdrowia, albo przynajmniej ich choroba się nie pogłębia, i funkcjonują w swoim miejscu zamieszkania, czyli wychodzą, są usprawniani, mają różnego rodzaju ćwiczenia, niekiedy są przywożeni przez członków rodziny, i potem odbierani. To również zapewnia możliwość normalnego życia zawodowego dla tych, którzy się nimi opiekują. Bo to bardzo ważne, aby również zapewnić taką opiekę wytchnieniową dla tych, którzy mają w swoich domach albo pod swoją opieką osoby starsze. No tak, to też istotne, żeby te osoby mogły normalnie pracować i funkcjonować poza zajmowaniem się osobą starszą. Pani marszałek, jeszcze zapytam tak trochę bardziej ogólnie, może o filozofię, bo na kongresie pani profesor Hrynkiewicz tak mocno akcentowała rolę samorządu w przeciwdziałaniu właśnie depopulacji. Pani też podobną filozofię wyznaje, że tak właśnie powinno być, że te działania powinny być już na poziomie gminnym, już powiatowym, no i później tym wojewódzkim realizowane. Jak najbardziej. Mówiliśmy o specjalnej strefie demograficznej. Jeżeli uświadomimy sobie, że jako samorząd województwa tylko w ramach tego programu od roku 2013 do 2020 wydaliśmy ponad 2 miliardy złotych na różnego rodzaju projekty skierowane, tak jak mówiłam, do osób starszych, do dzieci i dorosłych, projekty, które zapewniały nowe miejsca pracy i promocję przedsiębiorczości, zapewniały rozwój edukacji, zapewniały dostęp do usług zdrowotnych i społecznych, zapewniły opiekę żłobkową dla dzieci, a dzięki temu umożliwiły pracę rodzicom. Były to różnego rodzaju inicjatywy, które wspierały aktywność. Jeżeli dane statystyczne mówią, że w tych wszystkich wydarzeniach, w tych wszystkich projektach wzięło udział ponad 220 tysięcy osób z całego naszego województwa, no to możemy sobie uświadomić, że to był co czwarty lub co piąty mieszkaniec. To pokazuje, że to przynosi efekt. Bo to nie są pieniądze, które są wydane po to, żeby tylko się bawić, co jest bardzo ważne, ale przede wszystkim po to, aby tutaj móc mieszkać, pracować i wypoczywać, aby tutaj można było stworzyć swoje miejsce na ziemi i to właśnie samorządy, tak jak powiedziałyśmy wcześniej, widzą, jakie są potrzeby. W konkretnym samorządzie jest zdiagnozowana potrzeba. Tutaj potrzeba żłobka, aby rodzice mogli pracować. Jeżeli w samorządzie wiedzą, ile mają dzieci, to wiedzą, w jaki sposób mogą się przygotować. Jakie są potrzeby, jaki budynek zaadoptować na żłobek czy przedszkole. Dokładnie tak, więc to wszystko musi być, przynajmniej powinno być robione we współpracy z samorządami, ale przede wszystkim trzeba z samorządami rozmawiać. To jest najważniejsze, abyśmy się wymieniali doświadczeniami, bo tylko jeżeli powiemy, co się sprawdziło, co można było zrobić lepiej, wtedy ma sens taka praca. Komunikacja musi być. Dokładnie. Pani marszałek, to jeszcze zapytam o wydarzenie, które dzisiaj będzie miało miejsce. Jak czytamy w kalendarzu samorządu województwa, spotkanie z prezydentową panią Jolantą Kwaśniewską w ramach inicjatywy Opolska Mama ma moc, czyli to też się trochę łączy z tą strefą demograficzną i w ogóle rozmawianiem o rodzinie, o dzieciach. Tak, Opolska Mama Moc to kampania, która w 2017 roku została zainicjowana przez samorząd województwa. To kampania, która pokazuje
nie tylko w jaki sposób projekty europejskie wpływają na funkcjonowanie rodzin, ale to również fantastyczna kampania, która pokazuje, że w naszym regionie rodzina jest bardzo ważnym elementem naszego życia, a jeżeli rodzina, to kobieta, która bardzo często jest taką inicjatorką wielu... Osią, wokół której wszyscy się kręcą. Dokładnie, ale żeby ta mama miała moc, aby ta polska rodzina miała moc, potrzebne jest różnego rodzaju wsparcie i potrzebne jest przede wszystkim uświadomienie kobietom, że mają siłę, ale mają też możliwość, że jeżeli pomożemy sobie nawzajem, jeżeli zapewnimy kobietom miejsca opieki dla ich dzieci, wtedy one będą mogły realizować się w życiu zawodowym. Ale też bardzo ważne, abyśmy pokazali taki pozytywny obraz rodziny. W ramach tej kampanii były wydane również książki, ale były różnego rodzaju akcje promocyjne organizowane, które pokazywały, że rodziny wielodzietne to jest naprawdę fantastyczna sprawa. To jest miejsce, w którym dzieci się cudownie rozwijają, ale to oczywiście wymaga bardzo dużego wysiłku od rodziców. Ale aby takie rodziny mogły funkcjonować, potrzebne są żłobki, potrzebne są przedszkola, potrzebne są różnego rodzaju działania, które tej rodzinie zapewnią funkcjonowanie. Ale jeżeli rodzina, to również osoby starsze. I tutaj wracamy... I wszystko się ze sobą łączy. Tak, ale tutaj może jeszcze do pani prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, która właśnie będąc żoną prezydenta, założyła fundację Porozumienie Bez Barier, której taką sztandarową akcją była akcja Oswoić Starość, czyli pokazywanie, że to, co my również robimy, że w czasie, gdy już pożegnamy się z tym aktywnym życiem zawodowym, możemy być również aktywni, możemy jako osoby w wieku senioralnym być również osobami, które robią coś ciekawego i też dają coś z siebie. Mogą być liderami społecznymi nawet. Mają też na to czas, prawda? Mają po takim okresie pracy. Mają czas, mają potencjał, mają ogromną wiedzę i doświadczenie, które mogą wykorzystać. To również takie dzielenie się swoimi umiejętnościami, które teraz często już zostały zapomniane. To nie tylko kwestia całej wiedzy takiej kulturowej, dotyczącej kulinariów, dotyczącej przeszłości, opowiadania o tym, jak się żyło, ale to również takie spojrzenie na świat. Uświadomienie sobie, jak wiele dobrego się zadziało w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, jak świat się zmieniał, jak się zmieniała mobilność, jak się zmieniała dostęp do wielu dóbr i myślę, że to bardzo ważne, abyśmy też dzieciakom, młodzieży i sobie nawzajem uświadomili, jak wiele dobrego się w ostatnich latach zadziało. Wiedzę z tej kopalni wiedzy, o można tak powiedzieć. Dokładnie tak. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Zuzanna Donat-Kasiura była z nami, wicemarszałek województwa. Dziękuję pięknie, do widzenia. Radio Opole.